W tym roku udało się nam właściwie zgromadzić Panteon. Profesor Jerzy Bralczyk. Dobry dzień, bardzo się cieszę, że Państwo mi biją brawo, bardzo się cieszę. Jak żywy, ten sam. Widzimy go w telewizji, słuchacie go. No już nie będą mnie Państwo mogli oglądać, bo mi zabrali program właśnie. Tak? Uznali, że mówią lepiej niż Pan? Nie wiem, ale już się nie mówi. Miałem taki program, 11 lat prowadziłem. Mówi się, nazywał się. Nazywał się, bo już się nie nazywa, bo go nie ma. Moi drodzy, właśnie, wszyscy ci, którzy stoją, proszę, żeby usiedli, bo zasłaniają tym, którzy są z tyłu. Prosimy również, żeby... Proszę. Okej. Okay. Przypominamy o tym, co obowiązuje w domach dobrych manier. Na tym terenie nie pijemy i nie palimy papierosów. To są nasze zasady. Nie zachowujemy się arogancko ani chamsko. Panowie wobec pań są szarmanscy, a nasz gość jest najważniejszy. Pan profesor, o którym ja słyszałem, że jest genialnym wykładowcą. Niestety ja studiów nie zaliczyłem. Jakbym powiedział w ogóle, co skończyłem, to pan profesor by się załamał, że rozmawia z tak niewykształconym człowiekiem. Ale z tego, co wiem, z każdym problemem językowym można się do tego człowieka zwrócić. Niech mi pan powie... Zwrócić to się można do każdego, tylko rzecz w tym, czy odpowie. Odpowie pan na pytania nasze? Ja się w czasie studiów nauczyłem między innymi odpowiadania na pytania. Na pytania najczęściej egzaminacyjne. To jest tak, jest kilka takich metod, które ku zadowoleniu rozmówcy możemy stosować. I on nawet się nie pozna, że nie odpowiadamy dokładnie na to pytanie. Trzeba mieć dobre odpowiedzi i udzielać ich wtedy, kiedy z grubsza można. To niekoniecznie, przecież pytania nigdy nie są, nie zawsze są zupełnie serio. Teraz też będzie tak, że pan będzie mi zadawał pytania, a ja będę odpowiadał czasami dokładnie na to pytanie, a czasami no gdzieś tak trochę obok. To ja wtedy zadawać będę niedokładne pytania, pan się będzie musiał skoncentrować. Zobaczymy, jak niech mi pan powie, panie profesorze, czy podoba się panu to, co się dzieje z polskim językiem w dzisiejszym czasie. Te modyfikacje dokonywane przez młodzież, żargony polityków, wjazd mediów, reklam z ich językiem. Są dwie rzeczy, na które... Te odgłosy są ze sceny. Aha, i musimy się z nimi pogodzić. To i jest musimy się przebijać. Tak, tak dobrze. Ale oni nas słyszą chyba dobrze tutaj, tak? Dobrze. Są dwie rzeczy, na które ludzie się skarżą od tysiącleci. To jest młodzież i język. Większość ludzi... Ta dzisiejsza młodzież... Tak, tak, tak. To są, tak, tak. Później zaczynają się skarżyć trochę na zdrowie i na politykę też, ale to w innych sytuacjach. A podobno, ja tego nie sprawdziłem, ale jeden z najstarszych zapisków historii kultury ludzkiej już dotyczył pewnych skarg na język, że to już nie tak jak kiedyś. Skarżymy się, a potem myślimy na przykład, że ci po nas będą skarżyć się jeszcze bardziej, mówiąc, że ten język przełomu XX i XXI wieku, to był dopiero język. Ja nie skarżę się specjalnie. Uważam, że to po pierwsze nie ma sensu, a po drugie może świadczyć tylko o innych gustach. Nie podoba mi się polskie mówienie czasem. To dwie różne rzeczy. To tak jak można by powiedzieć, pytają mnie czasami, czy język ubożeje. Język nie ubożeje. Język, z języka nigdy nic nie wychodzi, bo to zostaje choćby w tekstach. My mamy wszystkie te słowa, które mieliśmy w średniowieczu, bo one nigdzie nie poszły, one są w tekstach, są, ale my ich nie używamy. Ubożeje mowa. Jeżeli podczas kontaktu z drugim człowiekiem będziemy używali kilkunastu słów na krzyż, no to niewątpliwie nasze mówienie ubożeje. Ale czy język? Język nie. W języku to wszystko nadal jest. Ale jeśli takie mówienie mimo wszystko daje efekty... Gorsze jest. Ale jeśli daje efekty przy pomocy kilkunastu słów, porozumiewamy się tak, jak kiedyś przy pomocy 15 zdań. Ja kiedyś słuchałem rozmowy dwóch młodych ludzi.
i zorientowałem się, że jeden drugiemu opowiada film. Opowiadał ten film mniej więcej w taki sposób, ja będę pomijał wyrażenia niecenzuralne. I on, wiesz, tego drugiego, nie? Ja ci mówię, ale on, i on tamten drugi, i tamten drugi, nie? I ja się pomyślałem, ja ten film oglądałem, że właściwie to on dobrze opowiadał, że to na tym ten film polegał. Bo to nie tylko jest kwestia naszego opowiadania, ale też pewnej adekwatności. Być może o takich rzeczach trzeba tak mówić. Ale jeśli by można było powiedzieć, co mnie najbardziej się nie podoba w mówieniu Polaków dzisiaj, to dwie rzeczy. Właśnie pierwsze to ta byle jakość, czyli brak należytej staranności. A muszę powiedzieć, znaczy nie muszę, ale chcę powiedzieć, że staranność może przysparzać bardzo wiele satysfakcji. Jeżeli człowiek tak ni stąd, ni zowąd pomyśli sobie, a wypowiem teraz kilka zdań starannie, ciekawe co z tego wyniknie. Ręczę, że ogromna część, nie powiem większość, ale ogromna część ludzi, którzy coś takiego zrobią, będzie się czuła usatysfakcjonowana. Staranność, i to jest ta pierwsza rzecz, nie staranność, byle jakość. A druga rzecz to jest agresja. To jest chęć dominowania nad tym, z kim się rozmawia, do kogo się mówi, bo nasze mówienie, tak jak wiele czynności społecznych, ma bardzo wiele funkcji. My mówieniem pracujemy, ktoś pyta, ktoś odpowiada, ktoś się dowiaduje czegoś, to jest praca. Bawimy się przez mówienie, opowiadamy sobie różnego rodzaju żarty i to bardzo fajne. Spełniamy rytuały. Odbywają się różnego rodzaju celebracje. Wszyscy wiedzą, co się zostanie powiedziane, ale trzeba to powiedzieć. Rytuał. A czwarta aktywność to walka. I coraz więcej jest w naszym mówieniu, zwłaszcza publicznym, tego elementu walki. Jeden chce drugiego zdominować. Gdyby tak tylko było, to jeszcze pal sześć, bo mógłby na przykład robić to w pewien sposób intelektualnie atrakcyjny. Ale bardzo często polega to na wyrażaniu lekceważenia albo pogardy wobec tego drugiego, albo agresji. I zwłaszcza taki rodzaj, no nawet w codziennym spotykaniu się ludzie chcą tego drugiego trochę zdołować. I to jest drugie, co mi się bardzo nie podoba. Tego widzę więcej. Może mylę się, może akurat w takim środowisku jestem, ale... Nie, tak jest, tylko czy to jest kwestia tego, że co, poszczególne jednostki, każdy w rozmowie walczy o przewagę, bo chce przetrwać, bo chce wygrać, bo ma jakiś pojedynek, bo ma kompleksy. Będę bardziej rozpoznawalny, może więcej mi się uda. Nie tylko wybiorą mnie w polityce, nie tylko kupią mój produkt w reklamie, ale z drugiej strony może będę atrakcyjniejszy, zdobędę lepszą, nie wiem, posadę. Kobietę? No powiedzmy, no tam nawet, niech tak będzie. Albo mężczyznę, dlaczego nie? Oczywiście. Mężczyznę też przecież w końcu. I ten rodzaj działania. Ostateczności. W ostateczności, jak już nie ma kobiet. Nie, po prostu pomyślałem sobie, że to, co mówię, oczywiście, kiedy ja mówię o tym mówieniu, to myślę o mówieniu męskim. Zawsze tak jest, przepraszam, panie, ale człowiek identyfikuje się sam ze sobą. Ale z drugiej strony kobiety zachowują się tak samo. I ten element dominacji tam się także pojawia. I tam myślę, że tak jak mówiliśmy kiedyś o rywalizacji, teraz o rywalizacji o kobietę, to możemy mówić o rywalizacji o mężczyznę z równym powodzeniem. Proszę mi powiedzieć, czy pan rozpoznaje, bo mógłby pan na przykład, nie wiem, zdefiniować 3, 4 czy ileś tam punktów języka reklamy, po którym my wiemy, że to jest język kitu, aby nam coś wcisnąć, albo języka polityki, po którym natychmiast poznamy, że ktoś chce nas po prostu zrobić w konia, a zupełnie co innego ma z tyłu głowy. To jest sprawa złożona dlatego, że my trochę lubimy być manipulowani. My lubimy, żeby nam coś wciskano. Ja odpowiem teraz znowu okrężnie, ale wrócę do tego, co pan pyta. Zdarza się czasami, że żona mnie o coś prosi, żeby tam prosi, wskazuje, żebym coś zrobił. Ja tak myślę sobie, nawet mówię, nie mogłabyś trochę pomanipulować, nie wiem, pochwalić mnie za coś najpierw, albo coś obiecać, albo coś takiego. Człowiek nawet jak wie, że to wszystko jest złudne, to chciałby tego rytuału jednak spełnienia, żeby coś się takiego działo. A tu nam mówią tak i tak. Mówią, kup ten batonik. No, przepraszam. Ja już jestem przyzwyczajony do tego, że mnie będą zachęcać. Ja wiem, że wszystkie batoniki są identyczne.
i już. A już różnice w, nie wiem, w jakichś innych tam produktach, to już na pewno, proszkach do prania, to już na pewno nie ma. Ale no, chciałoby się, żeby nas jeszcze rozbawiono przy tym, żeby coś tam zrobiono dobrego. Manipulacja polega na przykład na takim działaniu, że mówi się zdanie, które wcale nie jest nieprawdziwe, ale my odbieramy, czy ludzie odbierają jako nieprawdziwe. Ja dam przykład nie z reklamy inny, na przykład powiem coś takiego. Wczoraj przyszedł do mnie Stefan z Józefem. Józefa bardzo lubię. A co ze Stefanem? No co, nie lubisz Stefana? A skądże? No bardzo go lubię. Też. A czy ja co powiedziałem? Nic nie powiedziałem. O Stefanie nie powiedziałem ani słowa. A Józefa lubię. No i w ten sposób już daję coś do zrozumienia. I tak nam mówią czasami. Ja pamiętam taką, to już dawno było, kilkadziesiąt lat temu. Przeczytaliśmy wiadomość, że leciała rakieta radziecka na Księżyc i się rozbiła. A wiadomość była taka, rakieta osiągnęła powierzchnię Księżyca. No bo osiągnęła. I nic nie można... Osiągnęła, prawda? A czy ktoś pytał, a jak zapyta, to może odpowiem. Może odpowiem, może nie. To jeszcze był taki dowcip, jak się ścigał Chruszczow z Kennedy. No, no właśnie, Kennedy wygrał i się mówiło, że Chruszczow był drugi, tak, a Kennedy tak, przedostatni. Przedostatni, tak. Zależy, czy szklanka do połowy pełna, czy do połowy pusta. Jeżeli powiem, że jakaś żadna inna pasta nie usuwa kamienia nazębnego lepiej, to wcale to nie znaczy, że ta usuwa najlepiej. Wszystkie tak samo usuwają i to wiadomo, zostało stwierdzone. Takich wypowiedzi jest sporo. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, mówią w polityce. Był taki minister Milczanowski, który miał takie powiedzenie: nie potwierdzam, nie zaprzeczam i proszę nie wyciągać z tego żadnych wniosków. To było tyle dobre, że wtedy to dopiero wyciągali wnioski. Tak jak, bo tak wiadomo, jeżeli się powie nie potwierdzam, to nie wiadomo. Jak się mówi nie zaprzeczam, to już na pewno tak. A jak się powie, że wniosków nie można wyciągać, o, to dopiero wtedy sprawa jest podejrzana. W czasach komuny, które mi się teraz nie wiem czemu przypomniały, ale znaczy wiem czemu, były takie na przykład zwroty: Jacek Kuroń twierdził jakoby. Aha, no ale to wtedy wiadomo było, że niesłusznie twierdził, bo mamy jakoby, rzekomo. Podobno, jakoby i rzekomo. Tak. Podobno to jeszcze pół biedy, jakoby to już nie, a rzekomo to już jest wszystko do niczego. Ludzie powolutku zaczynali uczyć się tego języka i wiedzieli, co znaczy. Jeżeli na przykład była mowa o tym, że mamy ogromne rezerwy, to znaczyło, że fatalnie się gospodaruje. No bo nie powinno się mieć ogromnych rezerw. Albo najlepszą, najważniejszym naszym atutem są ludzie. To znaczy, że wszystko inne jest do niczego. Ale ludzie akurat, zawsze jak się mówiło coś złego, się chciało powiedzieć, to najpierw trzeba było powiedzieć dużo dobrego. I potem się mówiło, przy tak wysokiej generalnej ocenie, jak się widać było przy tak wysokiej generalnej ocenie, to wiadomo było, co dalej. Wiadomo było, że jeżeli się pojawiało na przykład tak zwany, to było niedobre. Wiadomo było, że jeżeli będzie są tacy, którzy, to są źli znowu. To już były subtelności, ale ludzie się tego uczyli. To zresztą przenika i to dzisiaj znowu tak jest. I znowu są podobne teksty się pojawiają, bo to nie było nic, co było związane akurat z komunistycznym czy socjalistycznym językiem. Ale jest to ewidentny język taki, który ma służyć manipulacji, prawda? To są manipulacje, podważenie... tylko że mamy do czynienia z manipulacją wtedy, kiedy na przykład ktoś, kto ma monopol, i ma dla siebie radio, prasę, telewizję i próbuje wpływać na opinię. To jest jeden rodzaj. A drugi to jest wtedy, kiedy jest bardzo wiele podmiotów. I teraz mamy wiele podmiotów, ale każdy na swój sposób także próbuje ciągnąć ku sobie. Język jest niestety takim urządzeniem, który można powiedzieć równie skwapliwie służy prawdzie jak kłamstwu. W języku zawsze można kłamać. Ale nawiasem mówiąc, to może i dobrze, bo dzięki temu język staje się, no my stajemy się trochę od języka niezależni. To jest tak, że dzięki temu, że my zawsze możemy zaprzeczyć, mamy w języku nie. I zawsze do każdego zdania możemy dodać nie, choćby to była nieprawda, ale możemy. Więc nie jest tak, że za pomocą języka można nas absolutnie zniewolić i kazać nam mówić wyłącznie jedną rzecz, bo zawsze mamy nie, a w razie czego zawsze jeszcze skłamać możemy. No to skoro tak, to co z regułami języka? Czy można je dowolnie zmieniać? Ja powiem, w czym rzecz. To zabiorę krótką chwilę, ale to jest ważne. Dziś, gdy pan by wszedł na dyskusyjne forum czy czat internetowy, ludzie tworzą zupełnie nowy język. Piszą
Na przykład mówię przez dwa o z języka angielskiego. Ja mówię do ciebie. Albo piszą brzydki wyraz kurwa przez K-O-O-R-S-A. Wszyscy wiedzą doskonale, o co chodzi. Zaczyna to być pewnym kodem młodego pokolenia, które się tym kodem zaczyna posługiwać. Czy powinny takie rzeczy być zakazywane, czy też to jest plastyka języka i staną się kiedyś częścią języka? Zawsze zanim zapytamy, czy coś powinno być zakazane, zapytajmy najpierw, czy może być zakazane. Właśnie. I czy taki zakaz cokolwiek da. O nic gorszego, kiedy pojawiają się zakazy, które są powszechnie naruszane i nie ma za to żadnych sankcji. To wtedy dopiero jest niedobre prawo. Nie wtedy, kiedy ludzie je powszechnie naruszają, tylko kiedy nie ma żadnych sankcji. No i tutaj podobnie. Co do tego drugiego słowa, którego nie wypowiem, to słowo staje się trochę mniej wulgarne dzięki temu, prawda? Co do pierwszego słowa, staje się ono bardziej egzotyczne, czy też bardziej obce, czy może bardziej wyrafinowane. A zatem jest jakaś potrzeba, żeby coś w tym języku pogmerać. Może ja zawsze pytam sam siebie, kiedy widzę jakąś formę niepoprawną, czy to rzeczywiście jest tylko z głupoty i z niewiedzy, czy może ten ktoś, kto to pisze, coś chciał w ten sposób wyrazić. Kiedyś w starożytnej retoryce były takie specjalne chwyty retoryczne, które polegały na specjalnym błędzie. Błąd był po to, takie solecyzmy to różnie nazywano, były to błędy po to, żeby ludzie się spostrzegli, że coś tam w tym jest, że coś tutaj jest. W internecie jest to zbyt powszechne, za dużo tego jest oczywiście, ale to jest też taka kwestia dodatkowa. Mowa jest o wiele bogatsza niż pismo. Mowa góruje nad pismem, no nie wiadomo, wiele, wiele pięter. Da się napisać tylko część tego, co się da powiedzieć. W tekście, w sumie pisanym, internetowym, chce się wyrazić jak najwięcej tego, co można pokazać. Intonacją, wyrazem twarzy, wieloma innymi czynnikami. Dlatego też pojawiają się te śmieszki, smajle, czy jak to się tam nazywa, emotikony. Pojawiają się różnego rodzaju, a to wersaliki, a to jakieś tam przedłużenia. To wszystko, czego nie da się w standardowej pisanej polszczyźnie uwzględniać, a co może być dodatkowym sposobem wyrażenia czegoś. I ja tak bym to postrzegał. A tak się nie stanie z językiem, że on się taki stanie w końcu? On będzie dziwnym językiem w tym użyciu. Ale ja nie sądzę, żeby on wpływał na przykład na nasze mówienie. Przecież nie będziemy mówili inaczej. Co do zapisu, będzie jeszcze inaczej. Będziemy pisali już wszystko komputerowo, a komputery mają programy poprawiające, ortograficzne i one będą w powszechnym zastosowaniu i w gruncie rzeczy ortografia będzie no, nie do uczenia, bo i po co, kiedy i tak komputer nam... Nawiasem mówiąc, ja się kłócę z komputerem i często poprawiam go do tego momentu, aż on mi uzna, że tak może być. Ja mam rację zawsze, tak, oczywiście. Powiem panu anegdotę. Ale dlatego też mówię, że to nie jest jakieś szczególnie groźne, że to czemuś służy w tym wymiarze. Kiedy mówią mi na przykład SMS-y, do czego to podobne, jakie to skróty. Ja nie wiem, czy pan pamięta, że kiedyś pisywało się telegramy. Oczywiście, oczywiście. No, były... Telegram zniknął. Państwo to nie wiedzą tego, co to było. Telegramy, depesze, jeszcze się depesza. Depesza, kiedyś przeczytałem jakiś napis depeszowcy, to coś tam. Ja pomyślałem sobie, cóż mają oni przeciwko tym poczciwym listonoszom roznoszącym telegramy. Potem się okazało, że to co innego to jest zupełnie. To zespół rokowy, depesz. Jakiś zespół był właśnie. Ale dla mnie depesza, telegram to były jeszcze żywe rzeczy. Jak tam się zniekształcał język dopiero. I tam był tak jak w SMS-ie. No cóż nowego, nic nowego. Ciekawostkę tylko panu powiem. W programie, w edytorze tekstu Worda Microsoftu kiedyś pisałem jakąś kwestię i napisałem, która godzina, myślnik, pyta Jacek. Podkreśliło mi pyta. A, to ja znam. Jest napisane, po... pyta tak. Wulgaryzm. Wulgaryzm. No komuś... Tak jest. No, na granicach słów też się spotyka bardzo tak wiele jest. Rzeczy, jak ktoś coś robi, ale to rzeczywiście, no są takie programy, które mogą później zniekształcić naszą komunikację w ten sposób. Nie dalej jak chyba tydzień czy dwa tygodnie temu we włoskim sądzie zapadł dosyć, myślę, precedensowy wyrok
Od razu panu powiem, że mnie on odpowiada, bo ja jestem trochę chłopak ulicy i posługuję się językiem nie zawsze wykwintnym. Mianowicie jeden z deputowanych parlamentarzystów włoskiego parlamentu do drugiego odezwał się, no właśnie boję się przy panu mówić, normalnie mi się nie bał, ale powiedział spier i tak dalej. Taktownie się zachowałem, prawda? I tamten obrażony powiedział, że żąda przeprosin, ponieważ ich nie uzyskał, podał pierwszego człowieka do sądu. Uznał bowiem, że powiedzenie do niego spier jest dla niego obraźliwe. I sąd stwierdził, że słowo spier jest tak powszechne, że przestało być wulgaryzmem. Nie wiem, co się dzieje to... z naszymi kur, hu, kut i tak dalej. Nie wiem, jak to jest po włosku. Może akurat po włosku nie było to obraźliwe. Było, bynajmniej było. Znaczy tu chodziło o pewien przełom kulturowy, że to, no tak jak w języku polskim słowo kurwa jest po prostu już tak powszechne, że przestało mieć znaczenie wulgarne. Kiedy pytają mnie o to, co ja myślę na temat wulgaryzmów, zwykle odpowiadam, że wulgaryzmy są ważną, pożyteczną częścią języka, ale powinniśmy je chronić przed nadużyciami i powinniśmy trzymać je w zapasie, kiedy już nie będzie innych słów, żeby wyrazić to. Do tej pory pamiętam, jak pewien wojskowy, widząc mnie, jak przyjmowałem pozycję strzelecką leżąc, zastanowił się i użył bardzo wulgarnego słowa, a potem się wytłumaczył, że no inaczej nie można powiedzieć. I pewnie miał rację. I to ta refleksja językowa mi się podobała, bo on chciał inaczej, no ale no nie mógł po prostu. No to tylko to jedno słowo zachował sobie, żeby użyć go w takiej właśnie sytuacji. I czasem tak jest z wulgaryzmami. Natomiast, no cóż, ja jestem przeciwko używaniu wulgaryzmu, zwłaszcza publicznie. Przede wszystkim dlatego, że niektórzy bardzo tego nie lubią. Może to ich im przeszkadzać. Ja nie. Ja znam te wszystkie słowa jako językoznawca. Nawet niektóre zbadałem. Ale które? No to powiem panu na osobności później. Te przyjemniejsze. Ale i wiem, że jeżeli bym użył ich, nie wiem, na ulicy, no ja to już zupełnie nie, to byłoby fatalne. Ale no może to komuś przeszkadzać. Ale ja uważam, że w ogóle powinny być surowsze restrykcje wobec ludzi, którzy naruszają nasz spokój przez krzyk głośny, publiczny. Nie, oczywiście w przypadku zespołów muzycznych to oczywiste, bo to wtedy słuchają ci, którzy chcą. Ja teraz też zresztą trochę głośno mówię, może głośniej niż należałoby. Ale wtedy w autobusie czy w tramwaju. Jeżeli ktoś używa przemocy, będzie ukarany. Ale to jest przemoc też w jakimś sensie. Ale to nie jest tak, że język jest właściwie zbiorem kodów do przekazania treści. No, i słowo pewnie. Określenie, że coś jest wulgaryzmem, jest w ogóle imaginacją jakąś. No oczywiście, że to coś bywa, nie bywa. Słowo cztery litery, które dzisiaj identyfikujemy z dość poczciwym zresztą słowem oznaczającym siedzenie, w istocie odnosiło się do zupełnie już poczciwego, archaicznego słowa kiep, który dzisiaj jest zupełnie poczciwie używane i mówi od tego kiepski jest, prawda, i kpić od tego jest, a kiedyś to był największy wulgaryzm, jakiego można sobie wyobrazić i oznaczał coś zupełnie innego, a co to nie powiem, zgadnijcie sami. Znaczy, bo pytam, gdyż jedne nawet, wie pan, z przepisów kodeksu karnego mówi, że za znieważenie kogoś za pomocą słów powszechnie uznanych za obelżywe jest karane. No i właśnie, jeden polityk uznane, i jeden polityk do drugiego powie właśnie cztery litery i to może tak zostać zakwalifikowane, powie o nim również zdrajca i to już nie jest, wie pan, słowo obelżywe. No właśnie, jest straszne, wydaje się, że powinien za zdrajcę bardziej jeszcze odpowiadać, prawda? Bo to już jest pomówienie o jakiś konkretny czyn. I zresztą wiemy, że mało jest takich słów tak mocnych. Nie wiem, czy pewnie niektórzy z państwa czytali taki utwór Henryka Sienkiewicza pod tytułem Potop. Bardzo piękna książka i tam w pewnym momencie po uczcie u Radziwiłła
za głową i zdrajco, zdrajco, po trzykroć zdrajco. I to zdrajca jest tym słowem już najgorszym, najbardziej obelżywym. Dzisiaj szafuje się takimi słowami no, powszechnie. Mówi się tam, że ktoś tam się zhańbił, że ktoś jest zdrajca, że ktoś jest podły, że ktoś jest szuja. Nawiasem mówiąc, szuja to ciekawe słowo, bo kiedyś ono oznaczało zbiorowisko, coś takiego jak tłum. To była szuja. Ale taka duża musiała być szuja wtedy, dużo ludzi i bardzo niesympatycznych oczywiście. A dzisiaj szuja to pojedynczy, człowiek już wystarczy widocznie. Tak, no ale to nie tylko z sławnej zapowiedzi jednego z wicemarszałków, który teraz już nawet nie jest wicepremierem, który powiedział, że już w Wersalu nie będzie. Nie od tego czasu, to wcześniej już się zaczęło. Nawiasem mówiąc, kiedy myśli się o tym, to powinno się pamiętać, że w międzywojniu także ludzie, politycy obrażali się i to bardzo, bardzo gwałtownie. Ale to nieprzyjemne rzeczy, mówimy o jakichś takich, no ale może nie, ciekawe. Nie, ja myślę, dlatego, że one są dosyć ciekawe, dlatego że wie pan, to powoduje, że w języku zatracają się te... Ta amplituda wrażeń, prawda? No jeżeli szuja zaczyna być niczym, zdrajca no zaczyna być niczym, to co jest to złe? Tak, i już nie bardzo wiadomo, gdzie szukać tych słów. Może nowe jakieś powstaną. Ale prawda jest, że w dążeniu do wyrazistości sięga się po te najgorsze. Ja zresztą, no tak myślę sobie, wyobraźmy sobie dwie sytuacje. Ktoś komuś zarzuca kłamstwo. Pierwszy powie, łżesz psie. A drugi powie, no mam wrażenie, że mój szanowny interlokutor nie bez udziału świadomości nieco nagina fakty do swoich własnych życzeń. Jeden i drugi powie w intencji to samo. Ten pierwszy użyje określeń wyrazistych. Ten drugi będzie ironiczny i złośliwy. Kto wie, czy to nie będzie bardziej dotkliwe. Kiedyś była taka starożytna, łacińska sentencja fortiter in re, suaviter in modo, co znaczyło mocniej w rzeczy, ale łagodniej w sposobie. Kiedy nasi politycy, w ogóle ludzie publicznie mówiący, spostrzegą, że mogą bardziej nawet dokuczyć swojemu rozmówcy, stosując sformułowania trochę bardziej eleganckie, to może tak będą robić, tylko że to trudniejsze jest. To trochę trudniejsze. Ja wam przypominam, że jesteście wy gospodarzami. Ja tylko wprowadzam całą sytuację. Mikrofony stoją, tak jak stały. Mam nadzieję, chociaż wydaje mi się, że tu jeden... A nie, jest. I wy możecie zadawać panu profesorowi wszystkie pytania. Tutaj jest... Ja mam bardzo dużo odpowiedzi i będę ich udzielał właśnie. Także śmiało was zapraszam do mikrofonów, a ja nie chciałbym... sprawdzić jedną rzecz. Zobaczę, czy mnie ktoś podpuścił, czy też to jest, czy to jest fakt. Prawdą jest jakoby, rzekomo pan zna pana Tadeusza na pamięć? No nie, całego nie znam, ale spory kawałek. Bo ja tu... Sporo kawałków, może połowę. Nie, znam fragment kłótni, mam. Jak powiem trzy zdania, to pociągnie. Nie wiem, zobaczymy. Nie jestem przygotowany akurat do tego. No, ale proszę się skupić na chwilę, bo to pan... No. Telimena, tak myśląc, z sofy się podniosła. Ale to nie jest z kłótni. Aha, to jest ten fragment o mrówkach, tak? To z kłótni, rzeczywiście, tak. I stanęła na palcach. Aha, ledwie nie urosła. Tak, tak, tak. Tak, tak. I co dalej? No, co odkryła dalej? Nieco piersi. Mamy go. Wygięła się bokiem. Został pan zaskoczony jednym Zostałem. Słowem. I co dalej było jeszcze raz? Jeszcze I odkryła nieco piersi, wygięła się bokiem i sama siebie pilnym obejrzała okiem. I znowu zapytała o radę zwierciadła. Po chwili wzrok spuściła. Westchnęła i siadła. Tak, no takie fragmenty. Uratował skórę, no. Rzutem na taśmę. Panie profesorze, od razu będziemy korzystali, bo to oni są najważniejsi. Dziewczyna w wianku pięknym. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam na imię Karolina, jestem z Wrocławia i panie profesorze chciałabym... Sekundę. Ja będę reagował nie tylko na pytania, ale także jak państwo mówią. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że teraz mało kto mówi, myślę, sądzę, wiem, albo nawet byłem. Wszyscy mówią, ja myślę, ja sądzę, ja byłem. Kiedyś w polszczyźnie ja było bardzo rzadkie, tak jak w łacinie ego. Tylko w odpowiedzi na pytania, kto to zrobił, można było powiedzieć ja. To ja.
A tak mówiło się, byłem, siedziałem, tak jak w łacinie, jak mówię. Niemcy mają końcówkę osobową i jednocześnie muszą mówić ich. Nam końcówka osobowa wystarczała do tej pory. Teraz nie wiem, czy pod wpływem dawnego niemieckiego, czy dzisiejszego angielskiego. Zaczynamy od ja. Więc ja mam na imię Karolina, tak? Tak. A wystarczyłoby mam na imię Karolina? Słucham dalej. Wystraszył pan. Nie. Są. To piękne. Wszyscy tak mówimy dzisiaj. Czy ja mówię, że to źle? Ale to jest bardzo piękna dobrze. Uwaga. Taka cecha. Karolina, dawaj. Bardzo proszę, pani Karolina. Chciałabym poprosić o wytłumaczenie. O właśnie. Nie mówią ludzie proszę, czy chcę poprosić, tylko chciałbym. Najgorzej, że mówią czasem chciałem poprosić. Jak mi ktoś mówi, chciałem pana o coś zapytać, to zwykle reaguje i co, i przeszło panu. A przy chciałbym jest w porządku. Może być chciałbym. Czy chciałabym ewentualnie. Chciała. O wytłumaczenie słowa tak? Ligota. Ligota albo lgota to było coś, co ulgę dawało i to bardzo wiele było miejscowości, które przyjmowało nazwę lgota albo wola. Tam uwolnieni byli. Ligota to jest rozszerzona ta lgota, bo tam po L był taki mały znaczek, który się czasem rozwijał, czasem nie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Mieszkałem kiedyś na Ligocie. Pani z Katowic? Nie, z Wrocławia. Też jest Ligota widocznie. Proszę uprzejmie. W Katowicach to jest dzielnica Ligota. Zastanawiam się, w jaki sposób ustosunkuje się pan, ustosunkuje się pan do twierdzenia, iż zubażanie mowy może w szerokim zakresie czasu mieć wpływ na to, że język jako taki staje się bardziej internacjonalny i to zubażanie mowy się przyczyni do tego, iż powstanie jeden język. I to szybki. Ha. No takie obawy istnieją. Rzeczywiście, za mojego życia pewnie nie, za państwa życia nie, ale opowiem taką historię, że Polacy byli zobowiązani do tego, żeby tłumaczyć wszelkiego rodzaju regulacje prawne unijne na polski. A to były wielkie tomy, które tak zwanych norm unijnych. No i co z tym zrobić? Czy rzeczywiście trzeba to tłumaczyć? Zasięg tego był niewielki. W końcu będą czytać to wyłącznie ludzie, którzy się na tym znają, którzy dobrze znają też angielski. Więc właściwie po co? W końcu pomyślano, no dobrze, to będą, mówiono na to tak zwane normy okładkowe. Tylko tytuły przetłumaczymy, resztę nie. Bo pieniądze to kosztuje i nie wiadomo po co. Potem nawet już i tych tytułów nie tłumaczono. Wszystko jest w wersji oryginalnej. Czy to komuś przeszkadza? Właściwie nie. To tak jak na przykład w tej chwili z tłumaczeniami terminów naukowych. Czy tłumaczyć te terminy na polski, kiedy w danej dyscyplinie właściwie mówi się tylko po angielsku i specjaliści wiedzą, że to jest to, a polskie nazwy tylko mogą dodatkowo zamieszać? No może nie, przepraszam, ale to nie znaczy, że ja to popieram. Otóż wydaje się, że polszczyzna powinna się wysilać. Że jeżeli przestanie się wysilać i znajdować odpowiedniki, czy to słowne, czy to jakieś tam tekstowe całe, to potem będzie zredukowana do takiego języka żargonu domowego. Są takie języki, w których nauka nie powstaje. Powstaje dwie rzeczy. Są tylko rozmowy codzienne i dzieła sztuki. Będzie się jeszcze pisało wiersze w języku polskim, ale czy będzie, jak jest z prowansalskim, jak jest z langwedockim, jak jest z wieloma innymi językami, katalońskim nawet, choć on akurat istnieje. Ale wiele języków to raczej tam już nie powstają rozprawy naukowe w tych językach. Szkoda byłoby, gdyby polski język był zredukowany. Do tego powoli dochodzi. Ja już sam byłem świadkiem, no nie uczestniczyłem w tym, ale dowiedziałem się bardzo bezpośrednio o konferencji, w której uczestniczyli tylko Polacy, ale rozmawiali po angielsku. No bo wiadomo było, że w tym zakresie to jest język, który lepiej to wyraża. To nie chodzi o to, że to będzie obcy język. To chodzi o to, że to będzie język angielski. Prawdę powiedziawszy, czuję małą satysfakcję z tego, że Anglicy nie rozumieją często tego języka, że to jest ten inny język internacjonalny, który rzeczywiście zastępuje teraz, tak jak kiedyś miało zastąpić to Esperanto. Szkoda trochę, bo to bardzo piękny język ten Esperanto. To Esperanto, a nie to, wiem, trzeba się kogoś zapytać. To, niech będzie to.
Zanim dziewczynko, panią dam głos. Czy coś się nie da z tym, czego się nie da zrobić? To może... gra tam 3 kilometry stąd. Ale gdyby na przykład to położyć tym megafonem na dół, to ja bym tego nie słyszał. Koszmarnie to się mówi, koszmarnie ale słucha. Ale pan słyszy siebie z tego. Nie, z tego słyszę muzykę. I nie, z tego też. Nie, słyszy pan muzykę stamtąd, naprawdę. A nie z tego? A, no to ciekawe. To są odsłuchy tylko dla nas, monitory. Aha, to tamtego się nie da wyciszyć. Ja a propos tego, tych prób spolszczenia nazw technicznych chociażby, pamiętam, był taki purysta językowy, no, z życia Warszawy, Andrzej Ibis Wróblewski, który proponował, tak. Żeby interfejs przetłumaczyć na Międzymordzie. Tak, no żartem oczywiście, ale takich prób trochę było. Międzymordzie, bardzo dobre słowo. Słucham was. Znaczy pan profesor słucha. Ja słucham. Dobry wieczór, panie profesorze. Ja słucham. Ja zwracam się z takim oto pytaniem. Gdzie? Tu. O, tam. Dla mnie jak tam. Jak wiemy, wiele form w języku polskim uznawanych za niepoprawne, z czasem w miarę tego, jak się upowszechniają, są wprowadzane do kanonu jako poprawne. Tak na przykład mieliśmy z formą na tablicy jest napisane, na tablicy pisze. I ja właśnie chciałam się zapytać, bo ostatnio obiło mi się u uszy związane ze słowem pójść w pierwszej osobie liczby pojedynczej rodzaju męskiego. Ja poszedłem, jak wiadomo, jest poprawne, ale wielokrotnie słyszy się ja poszłem. Jak dla mnie jest to bardzo rażący błąd, aczkolwiek ostatnio słyszałam, iż jest to forma uznawana już za poprawną. Dlatego chciałabym, aby pan profesor rozwiał wątpliwości. Pani powiedziała, w ostatnim zdaniu użyła pani dwóch spójników. Iż i aby. Czy mówi pani tak na co dzień? Nie, nie. Znaczy, mówi pani, że tak, i żeby. Nadużywam spójników, to jest prawda. Ale nie tych. Nie mówmy iż, kiedy iż mamy do wyboru iż i że. Nałogowo. Mówmy, że. Kiedy mamy aby, by i żeby, mówmy, żeby. Kiedy mamy lecz i ale, to mówmy ale. I mówmy albo zamiast lub. To jest pierwsza sprawa. A druga rzecz, druga sprawa inaczej. Kiedyś krytykowano Lecha Wałęsę, że powiedział poszłem. On odpowiedział, że powiedział szłem. Szłem czy szedłem, ale doszedłem. W sumie dosyć mi się to podobało, takie stanowisko prezydenta Wałęsy, który był bardzo odkrywczy, jeśli chodzi o język i czasem trafnie to odkrywał. Więc można by powiedzieć, że ci, którzy powiedzą poszłem, też będą zrozumiani, ale oni będą usłyszani też. Znaczna część ich rozmówców usłyszy, że on powiedział poszłem, a nie poszedłem. I będzie w ten sposób mówił trochę nieprzezroczyście. Nie zwrócimy uwagi na to, że on rzeczywiście poszedł, tylko że powiedział niepoprawnie, że powiedział poszłem. Nie powinniśmy do takich sytuacji dopuszczać. W dalszym ciągu to nieprawda, co słychać, że zostało to sankcjonowane. Tu jest w istocie tak, że mamy przynajmniej dwie normy. Normę wysoką, normę publiczną, taką, która powinna być stosowana w mediach, ale także w publicznych rozmowach, w takich sytuacjach ważniejszych. I normę codzienną. W tej normie codziennej więcej się znacznie może pojawić. Ale takie obocznościjak poszłem, poszedłem, jeszcze nie. Tak jak tą i tę. Tą i tę dopuszczają niektórzy, a w tej codziennej normie mówmy, wziąłem tą książkę. Ja jestem jednak za tym, żebyśmy używali tych form wypracowanych, tych, które są w normie wyższej. A więc mówmy tę książkę i mówmy poszedłem. To historycznie jest oczywiście, nie wiem, czy jest sens wyjaśniać, skąd to poszedłem i poszłem, znaczy poszłam i a niech poszedłem, pan powie, bo to może nie, nas, tak może powiedzieć, nas, może nas no to przekona. Jest tak, jak mamy pies i psa. Tam było ps i w środku był taki mały znaczek, tak jer to się nazywało. I ten jer czasami w tak zwanych mocnych pozycjach się rozwijał i dał, jeżeli na końcu nic nie było, to się rozwijał i dał pies. A kiedy potem była jakaś samogłoska, to się zwijał i w ogóle go nie było i mamy psa. I tam w środku między p i s nic nie ma. To samo było szłem, przepraszam, szłam, bo tam było szła, a było na końcu, a poszedł, nic nie było. Było tylko to u na końcu, więc to ten mały znaczek pół samogłoska się rozwinął i dał szedł. No i tak to było. No ale i powinniśmy to zachować. W końcu różnice płci są tak sympatyczne, że jeżeli możemy im dać wyraz w gramatyce, to dawajmy jak najbardziej wyraźne. Pięknie.
przypomniały mi dziewczyny jedną rzecz, o którą pana teraz zapytam. Na meczu Legii kiedyś jeden z kibiców, obserwując, jak Zdzisław Małkiewicz dostał piłkę i ruszał w kierunku bramki przeciwnika, krzyknął: poszłeś! Jaki to jest czas? No, czas akurat, nawet gdyby zawołali poszedłeś, to byłaby sytuacja nie. Językowo ciekawa. Właśnie o to chodzi. Tak, co tak, to tak. Jest? To tak jak czasami mówimy do psa, tak mówimy na przykład, poszedł. Tak. Prawda? Nie mówimy pójdziesz, tylko poszedł. Powinniśmy powiedzieć pójdź albo idź. Myśmy już powiedzieli wynik. Bo to jest tryb rozkazujący. A dlaczego mówimy pójdziesz? Bo my, używając czasu przyszłego, ale jednak oznajmującego trybu, zachowujemy się tak, jakby to było pewniejsze. Tak jak powiem na przykład, nie jutro pojadę do Szczecina, tylko jutro jadę do Szczecina. To jadę, to czas teraźniejszy, a ja jutro to zrobię, ale więcej pewności. Stąd jeżeli pójdzie pan prosto, a potem pan zakręci, prawda? Pójdziesz i kupisz mi papierosy. Prawda? Kupisz mi papierosy, to jest w gruncie rzeczy większa pewność niż tak kup mi papierosy. Ale kiedy użyjemy czasu przeszłego, no to już ta pewność jest absolutna. Kupiłeś to mi papierosy. To już jest dokonane, już, tak. Już kupiłeś. Już, jest właśnie, wykonane, już tak. Się to stało. Tak. To już jest tak, jakby się to stało. Tak. Nawiasem mówiąc, tutaj ciekawa rzecz z tym poszedł jeszcze jest. Zupełne przeciwieństwo polskiego i angielskiego. Jak ktoś mówi, nie gadaj, to po polsku, po angielsku mówi come on. Czyli chodź. A po polsku mówi idź ty. Prawda? Tak jest. A idźże. Tak. Przynajmniej kiedyś się tak mówiło. Także zupełnie inne. Teraz się mówi spadaj. O, teraz się jeszcze gorzej mówi. Tutaj, przepraszam, lecimy kółko, więc czarny t-shircik za słupkiem, a potem ty. Czarny t-shircik za słupkiem. Bliżej do mikrofonu usta. Mam pytanie, których pisarzy polskich, bo wiadomo, że przy zagranicznych jeszcze dochodzi kwestia tłumacza. Tak. Najbardziej ceni pan za bogactwo języka czy piękno i również z innych względów. No, mieliśmy jednego pisarza absolutnie genialnego, to był Mickiewicz. Rzeczywiście jestem ogromnym wielbicielem Mickiewicza. Człowiekiem, który od strony językowej wiedział mnóstwo i potrafił to zastosować. Sam o sobie zresztą mówił, że jest znawcą języka, choć nie językoznawcą, był Julian Tuwim. Jeżeli wpadnie komukolwiek w ręce, albo jeśli nie wpadnie, to niech specjalnie poszuka jego tłumaczenia, jego tłumaczenie słowa o pułku Igora, czy słowo o wyprawie Igora. Jest napisane tak bogatą i wspaniałą polszczyzną, że to trudno znaleźć coś równego. Także ze względów językowych ich bardzo cenię, to są akurat poeci, ale no i tutaj muszę się niestety zgodzić z ministrem Giertychem, bo cenię bardzo Sienkiewicza, którego język także jest bogaty. Była osoba, która wpłynęła na nasz sposób myślenia, mówienia bardzo źle, choć była niewątpliwie dużej miary twórcą, to jest Maria Konopnicka, której język niestety wżarł się w nas na różne sposoby i mamy te różne orężny stanie, hufiec nasz, Bóg, duch będzie nam hetmanił i cała prawica wzięła ten język Konopnickiej. Z drugiej strony mamy ten język tej niedoli chłopskiej, bardzo to nieciekawe było. Było jeszcze paru innych pisarzy mniej znanych, którzy językowo byli niezwykle atrakcyjni. No ale no, to już musielibyśmy sobie osobno porozmawiać, na przykład niedoceniany ciągle i za mało znany jest Kochanowski, który ma niezwykłe bogactwo języka. Ale z mniej znanych, no na przykład, nie wiem, Stanisław Herakliusz Lubomirski, który był genialnym poetą, mało znanym, dzisiaj się go nie wydaje, nie czyta. No i wielu innych. A niektórzy rażą grafomanią niestety. Nie mogę czytać Żeromskiego na przykład w ogóle dzisiaj. No myślę, nie mogę. Że znajdzie on to, tak. Przepraszam, panie profesorze. Panie profesorze, przepraszam. Tak. Przepraszam, nie możesz teraz nic powiedzieć. Chwileczkę. Tak. Teraz ty w zielonej koszulce. Panie profesorze, mam tak pytanie. Jest. Którego z polityków pan najbardziej lubi, który uprawia hydrolekcykografię? Jeszcze raz powtórz, bo musisz być blisko, bo cię nie słychać. Dobrze. Którego z polityków najbardziej pan lubi, który uprawia hydrolekcykografię? To jest moje pierwsze pytanie. Hydrolekcykografię? Dokładnie. To, jest to znaczy leje wodę? Tak jest. Dokładnie. A moje drugie pytanie.
o potocznym nawyku językowym, który słyszę, będąc tutaj, którzy mówią cały czas ludzie, że jestem jakby na Woodstocku, jestem jakby w Akademii Sztuki. Ej, tak chyba nie mówią, że jakby na Woodstocku, tego ale nie mówią. Może nawet... jakieś inne jakby, ale na pewno nie takie. Nie, ale dobrze, to podejmę temat jakby, którzy ludzie dobrze, to powtarzają. Dobrze, to zacznę od jakby, dobrze? Proszę zacznę bardzo. Od jakby. Ludzie, którzy mówią jakby, jak gdyby, to są ludzie, którzy wiedzą, że rzeczy się nie da odpowiednio, dobrze, adekwatnie nazwać. Co to jest, co ja teraz robię? Jest to jakby rozmowa. Czy ona jest rozmowa naprawdę? Nie, ona jest jakby. Czy to jest wykład? Nie, jakby. Czy to jest pogadanka? Coś jakby. I wiele rzeczy, co to jest to? Ja nie wiem, to jest chyba kubek, ale to naprawdę to jest jakby kubek, bo kubek wygląda inaczej, ja dobrze wiem. Otaczają mnie rzeczy, których nazw precyzyjnych nie znam. Coraz więcej jest tego. Kiedyś mi się złamała taka rzecz w okularach. Tutaj mam nawet i gdzieś to mogę pokazać, która to była rzecz. Takie coś, o tutaj. I poszedłem do takie coś tu. I mówię, takie coś mi się złamało. No i to się nazywa zausznik. Jeżeli to jakby zausznik na pewno. Ja rozumiem, pani Karolino. Rozumiem tych, także pani nie jest osamotniona. Rozumiem tych ludzi, którzy mówią jakby, bo oni wiedzą, że słowo nie odda dokładnie znaczenia tego, co powiedzieć chcą. Że to nie jest to. A co do polityków, których lubię... A jeszcze jedno na temat jakby, przepraszam, rozwinę to, bo śmiało, mogę śmiało scena rozwinąć. Jest pańska. Scena jest pańska. W gruncie rzeczy w pewnym sensie jakby ja do pewnego stopnia przynajmniej, jak państwo zauważyli, jeśli państwo pozwolą, właśnie no jakby tak, prawda, powiedzmy, jakież to wszystko jest wygodne. Jak ja to lubię i lubię czasami tej miękkiej tkanki słownej posłuchać, kiedy ktoś czai się, żeby coś powiedzieć, właśnie w gruncie rzeczy, prawda, do pewnego stopnia ewentualnie możemy jakby tak coś koło tego nie powiedzieć, prawda. I to nam jakby daje. Bardzo lubię na przykład w pewnym sensie, ktoś mnie o coś pyta, wiem, że chodzi o odpowiedź taka. Ja mówię, no wiesz, w pewnym sensie. No niech ma, co chce. Ja oczywiście chciałbym powiedzieć nie, ale nie mogę. Mówię, w pewnym sensie. A już najlepsze ze wszystkiego, radzę używać tego, jest można powiedzieć, że. Bo co można powiedzieć po takim można powiedzieć, że? Tylko to, co można powiedzieć. Niczego, czego nie można powiedzieć, nie powiemy. Bo nie możemy. I dlatego mamy rację, mówiąc, że można powiedzieć to, co zaraz powiemy, bo inaczej byśmy tego nie powiedzieli. Można powiedzieć. Jasne. Można powiedzieć i powiedziałem. A co do polityków? Jak rozumiem, chodzi panu o szczególny typ polityka, czyli kogoś, kto uprawia tylko wodoleństwo. No to byłoby trzeba najpierw takich wyselekcjonować. Ja już nawet wolę takich, którzy w pewnym sensie jakby mówią coś takiego, niż takich, którzy mówią konkretnie. Tych drugich się trochę boję i dlatego w ogóle już tę grupę polityków, którzy mówią wymijająco, dosyć sobie mogę cenić. I na przykład są tacy politycy, którym ani nie wierzę, ani nie głosowałbym na nich, ale jak się pojawiają, to się uśmiecham. Taki Tadeusz Cymański na przykład. Prawda? Uśmiecham się, bo coś będzie miłego, sympatycznego, nie będzie tej agresji kompletnej. O, dziękuję bardzo. Jakby woda. Moja, dziękuję. I takich paru jest, którzy nie tyle cenią sobie tę prawdę, którą trzeba tutaj, albo też realizację jakichś celów, ile tak sobie przyjemnie porozmawiać. Proszę państwa, to jest jedna z najwspanialszych, jeśli nie najwspanialsza rzecz. Samo mówienie, samo spotykanie się w języku. Czy coś będzie później, czy nie, to wszystko jedno. Ale samo mówienie to jest wspaniała historia. Opowiadają o takim polskim szlachcicu, który kiedyś prowadził salon. No i w ogóle bardzo był wyśmienitym gawędziarzem. I kiedyś właśnie toczyła się w jego salonie wspaniała rozmowa i wbiegł ekonom.
z krzykiem: panie, wioska się pali. On mówi: idź precz, wioska się odbuduje, a tej rozmowy już się nie powtórzy. To było piękne, bo on cenił sobie rozmowę dla rozmowy. I jak widzę takich polityków, którzy cenią sobie bycie w języku po prostu, to ja ich raczej lubię niż nie lubię. Ale panu chodzi o nazwiska, konkrety, adresy, kontakty i tak dalej, i tak dalej. No to chyba tak, tutaj nie chciałbym nikogo, bo zresztą już wymieniłem jedno nazwisko. Okej. No, dobrze, nagadałem ja się. Ja mam teraz jeszcze, przepraszam na moment tylko, zrobię wtręt niezwiązany z naszym spotkaniem. Jestem to winien. Jak wiecie, czynię starania, żeby na Akademii wszyscy ludzie czuli się dobrze, wszyscy byli, wiedzieli, że o nich dbamy i że nikogo nie pomijamy. Wczoraj rozmawiałem z kapłanami, nie tylko z Przystanku Jezus, którzy tu wędrowali. Obiecałem księdzu Łukaszowi, że powiem o tym, iż dzisiaj o 19:30 w kościele w Kostrzynie jest nabożeństwo Eucharystii, jeżeli ktoś chce, to zapraszają. Powiedziałem, że to powiem. On sądził, że tego nie powiem, więc jest to powiedziane. Zapraszamy. Czy jest coś takiego, co ja powiedziałem pana do tego, to się skojarzyło? Nie, nie, po prostu spojrzałem nagle na zegarek i sobie wspomniałem, że zawiodłem, a tego zrobić nie mogę, bo bardzo ich zapraszałem. Chcę, żeby też uczestniczyli w naszych spotkaniach. I to taka dygresja na marginesie. Proszę się bardzo. Ja mam takie pytanie a propos tego, że niektóre słowa lub wyrażenia wchodzą... Wszyscy już mówimy a propos. Będziemy chyba to sankcjonowali. Kiedyś się mówi a propos, ale niech będzie a propos. No, no. Niektóre wyrażenia wchodzą do języka, były kiedyś niepoprawne, teraz są poprawne. No właśnie mówiliśmy. Lub też niektóre wyrażenia stają się archaizmami. Tak. I mam pytanie, kto się tym zajmuje? Czy jest jakaś organizacja językoznawców? Tym się zajmują ludzie mówiący po polsku. Owszem, jest taka instytucja, która się nazywa Rada Języka Polskiego. Jestem jej członkiem od początku istnienia. Bardzo sobie to cenię. Ale my wypowiadamy się raczej tylko w tych kwestiach, które wymagają ścisłej kodyfikacji. Jak na przykład ortografia. Bo ona rzeczywiście wymaga takiej kodyfikacji jednoznacznej. Wiadomo, tak można, tak nie można. Natomiast jeśli chodzi o zmiany znaczeń słów, początkowo owszem tym także się próbowaliśmy zajmować, ale to chyba nie jest właściwe, bo to decyduje, o tym decydują sami użytkownicy. W tej chwili są prowadzone, bo to teraz łatwo można prowadzić, badania także komputerowe dotyczące bazy, jest taka baza języka polskiego, gdzie wchodzi jak najwięcej nowych tekstów. No i można zbadać, jaka jest przewaga. Na przykład wszystkie słowniki poprawnościowe mówią: nie mówcie odnośnie czegoś, mówcie odnośnie do czegoś. W tej chwili tych, którzy mówią poprawnie odnośnie do, jest znaczna, znaczna mniejszość. W następnych wydaniach słownik się zmieni. Będzie zalecał formę odnośnie czegoś, no bo nie da się inaczej. Protokół z zebrania wszyscy już mówią, chociaż powinno być protokół zebrania. Protokół posiedzenia, a nie z posiedzenia. To są drobiazgi. Ale nawet te drobiazgi pokazują, że no nie ma co się bić o znaczenia słów czy o formy gramatyczne. Spolegliwy to wcale nie znaczy to, co większość myśli. Większość myśli, że to jest uległy. Naprawdę spolegliwy znaczyło kiedyś taki, na którym można polegać. A więc taki rzetelny, który wcale nie będzie uległy właśnie, bo jak będzie uległy, to jak można na nim polegać? No a teraz już wszyscy myślą co innego. Jeden ze studentów bardzo się zdziwił, jak mu powiedziałem, że oportunista, na pierwszej stronie swojej pracy magisterskiej napisał to, że oportunista to jest ktoś, kto idzie z prądem. On myślał, że oportunista stawia opór tak. Na przykład. Człowiek, mówi się o pasjonatach. Co to znaczy pasjonat? Pasjonat to jest taki, który łatwo w gniew wpada, który się denerwuje, który jest, wpada w pasję. Dzisiaj pasjonat to spokojny filatelista, który będzie znaczki zbierał. No i co z tym zrobić? Trzeba będzie to uznać. Jeżeli większość będzie mówiła w międzyczasie, to będzie w międzyczasie i koniec. W znaczeniu tymczasem. Pani w sukience. Dzień dobry. Musisz bardzo blisko nawet dotykać ustami mikrofonu, inaczej się nie usłyszy. Ja mam pytanie. Jak się stosuje w języku polskim słowo imponderabilia?
Imponderabilia. Imponderabilia. Zapytała mnie pani właśnie o imponderabilia. O rzeczy, które trudne są do nazwania, które są związane z pewnego rodzaju wartościami. I ono pojawia się od czasu do czasu w publicystyce, ale też wcale to nie znaczy, że powinno się pojawiać powszechnie. Najgorzej jest, jeżeli jakieś słowo, zwłaszcza obce, ma swoje okresy mody. I pojawia się bardzo często i zajmuje miejsce innym słowom. To słowo ma tyle zastosowań, ile trzeba. Chyba za dużo się nie... Może ostatnio więcej o tych imponderabiliach, o tych rzeczach, które trudne są do uchwycenia, mówi. Ale ja nie spostrzegłem, żeby była jakaś przewaga, żeby było szczególnie dużo użyć. No kiedyś pamiętam, zwłaszcza niektórzy ludzie wpadną na jakieś słowo i będą go używali. Jak na przykład Lech Wałęsa kiedyś wpadł na słowo finezyjny i używał tego słowa finezyjnie bardzo często, choć nie zawsze stosownie zresztą. Za słupkiem tutaj tym razem. Tak, więc ja na początek... O, bardzo dobre, tak więc ja. Wyrok śmierci. Ale pan specjalnie chyba, prawda? No tak. Jak jesteśmy w szkole podstawowej, zaczynamy od bo. Mówimy bo, proszę pani, bo ja coś powiem. Potem, jak już jesteśmy w szkole średniej, zaczynamy od więc. Więc, jeśli chodzi o to, to tamto i tamto. Potem wszyscy zaczynają mówić znaczy i na tym etapie zostają długo. Znaczy tak. Znaczy co? No znaczy wiesz nic. Ale to znaczy musi być na początku, bo inaczej to nie będzie nic specjalnie znaczyło. Bardzo lubię te słowa. Więc co? Więc ja kontynuuję swoją wypowiedź. O, właśnie. Dobrze, że nie kontynuując nadal. Niektórzy kontynuują nadal. To jest jeszcze lepsze, ale pan tylko kontynuuje. Słucham uprzejmie. Mam pytanie do pana profesora. Czy jako polonista czuje się już pan bardziej językoznawcą, czy jednak ciągle polonistą? I druga część pytania. Czy nie uważa pan, że takie podziały polonistów na językoznawców, na historyków literatury i teoretyków literatury są czasami nadużywane? No zależy w jakiej sytuacji. W szkole jak na razie nie ma osobnych lekcji języka polskiego i literatury polskiej, choć niektórzy uważają, że możliwe byłoby takie rozdzielenie. Ale na studiach polonistycznych to już jest oczywiste, że wśród tych różnych przedmiotów, które mają nam przybliżyć polszczyznę, no są i te, które związane są z literaturą, teorią czy historią literatury i językoznawstwem. To jest uzasadnione. Kiedyś językoznawca zresztą to raczej nie był polonista, raczej był człowiek, który znał także inne języki czy innymi się zajmował, ale byli też slawiści, poloniści. Ja czuję się w tej chwili bardziej polonistą niż językoznawcą. W sumie prowadzę zajęcia od wielu lat, no nazywa się to retoryka, to ma coś wspólnego z dawną retoryką także. I nie prowadzę, no prowadzę zajęcia także językoznawcze, ale w mniejszym wymiarze. A polonistą czuję się dlatego, że moje ostatnie książki raczej są związane bardziej z literaturą niż z językiem. Proszę bardzo, tutaj kolega z pomarańczowymi bąbelkami na czarnym t-shircie. Ach, podziwiam pana umiejętność opisywania ludzi. Od razu pan ich zobaczy. Wspaniałe, ja nie widzę, ale te, a tak. Tu stoi. Pomarańczowe bąbelki, bardzo wspaniałe, tak. Dzień dobry, przyjechałem z Pszczyny, a moje pytanie... Przyjechałem z Pszczyny, jak to ładnie, eufonicznie brzmi. Przyjechał pan z jednego z najpiękniejszych miasteczek, jakie znam. Owszem, zaiste. Byłem tam kilkadziesiąt razy. Tak, owszem, zaiste. Brawo. Tak. A moje pytanie brzmi następująco. Jak możemy tłumaczyć śląskie puste słowo rzech? Na przykład jążek chce kaś poszeł. Tak. Czy słowo możemy tłumaczyć, czy jest to po prostu puste słowo posiadające jakąś funkcję? Jakże piękne rzeczy są w pustych słowach. To są bardzo często elementy wykazujące emocjonalność, pokazujące na przykład pewien rodzaj dokonania. Tutaj akurat jest tak, że do tego że przyłączona jest końcówka osobowa. Tak jakbyśmy powiedzieli w polszczyźnie innych regionów, ja żem to zrobił. No oczywiście ja żem to zrobił i uznamy za niepoprawne, bo końcówka osobowa może się przyklejać do tych słów, które i tak istnieją. Jam to zrobił,
Może być. Ja to zrobiłem, może być. Tom zrobił od biedy też. Natomiast nie powinniśmy wkładać pustego że, do którego to M będzie pasowało. To ech, to ch na końcu, które właśnie też pokazuje osobę, no w ten sposób także funkcjonuje. Ale uwaga, o ile coś w ogólnej polszczyźnie, co w ogólnej polszczyźnie może być zbyteczne albo może nawet wskazywać na niedostateczne opanowanie reguł języka, to właśnie w polszczyźnie regionalnej może stanowić dodatkowy element właśnie tej specyficzności regionalnej. Stąd zrobiłech czy zrobiłek w góralskie i rzech będzie silniej jeszcze to pokazywało, to rzech. Dlatego mnie się to nawet podoba. Ale gdyby ktoś mówił, ja żem to zrobił, to uznałbym, że to jest jednak polszczyzna nie najbardziej elegancka. A jeszcze a propos słowa a propos z łaciny. Tak. Czy w Polsce ono funkcjonuje z tym S na końcu? Nie, bo w Polsce mamy raczej francuską tradycję tutaj w wymowie. Jeszcze pytanie przy okazji. No, już przy okazji, ale pan z pszczyny to może. Dobrze. Kto według pana zasługuje na tytuł największego mówcy wszechczasów? Całego świata? Trzeba by ich posłuchać. Bo jestem pewien, że on się nie jąkał, taki Cicero, ale na przykład mógł mieć jakiś nieprzyjemny głos. Ja bym go wiedzą. I to by wielka szkoda. Ja tak ciągle myślę sobie, czy nie ma jakichś narzędzi, jakichś nadziei na to, że będzie można później w jakiś ukierunkowany sposób z eteru jeszcze wyłowić te wszystkie gdzieś tam będące. Z kamienia, może gdzieś tam jeszcze właśnie drży. Coś by było. Chętnie bym posłuchał i Demostenesa, i Cicerona, i nawet Cezara, choć oni akurat różnie mówili, Cicero i Cezar, i te dwa różne sposoby. Ale chętnie bym posłuchał nawet i późniejszych mówców, którzy nawet i współczesnych, których nie ma okazji słuchać. No ale do tego trzeba znać język, one są różne te języki. Ja nie wiem, nawet w polszczyźnie nawet trudno uznać, kto był największym mówcą. To chyba w różnych kategoriach oni musieliby startować. A jak pan ocenia polszczyznę na przykład profesora Brzezińskiego Zbigniewa, który przecież jest Amerykaninem de facto, mieszkającym tam od 70 lat? Słychać w wymowie jest ten wpływ amerykański, ale mówi klasycznym, jest, pięknym językiem. Jednak. Prawdą jest, że jeżeli chodzi o zasób słów, to jest, ja na przykład, często jeżdżę na spotkania z Polonią, właśnie dlatego, że prowadziłem ten program w telewizji Polonia. I są takie grupy Polonii dawnej, starej, na przykład w Szwajcarii jest taka Polonia, grubo przedwojenna jeszcze, to są 90-latkowie na przykład, którzy mówią wspaniałą, dawną polszczyzną. Na przykład prezydent Kaczorowski, który mówił znakomitą polszczyzną. No Nowak Jeziorański był długo w Polsce także, ale to była polszczyzna najwyższej próby. Brzeziński, także choć u niego trochę już słychać angielski, amerykański akcent. Teraz kolega w tym znaczkiem czerwonym forward. Tak. Panie profesorze, tak. Częstokroć słyszy się mimo... Kroć, jakie ładne. Częstokroć słyszy się mimo tego i moje pytanie jest jedno z trzech, które chciałbym zadać. Dobrze, czy może mimo być tego mimo to i mimo formą? Tego, tak, w gruncie rzeczy możemy także mówić tylko wtedy silniejszy związek z tym faktem na przykład mówimy, bo później to mówimy oczywiście mimo jego przyjścia, nie mimo jego przyjście. A więc tutaj konsekwentnie stosujemy tę formę gramatyczną. Także mimo tego powinno być akceptowane. Mnie jako studenta filologii polskiej zastanawia jedna rzecz. Dlaczego nauczyciele... Och, jak to dobrze być studentem filologii polskiej. Wtedy nas zastanawia jedna rzecz. No może nie tylko jedna, natomiast jedna dość bardzo. Słucham. Jedna zastanawia mnie zwłaszcza, dlaczego nauczyciele i czy powinno się po skrótach ocen stawiać kropkę? No w zasadzie to zależy, jeżeli byśmy pisali dy, no to wtedy nie, bo to jest koniec, ale dby, no to już tak. NDST, no tak, raczej tak. No nie dzieje się to. I czy mówimy o statule, czy o statui? Nawet dzisiaj rozmawiałem o tej rzeźbie, o statui. Niektórzy nawet mówią o statui,
i tak też można, ale nie, raczej nie o statule, bo gdyby tam eł było, to ł było, to wtedy byśmy mówili o statule, tak jak kopuła o kopule, ale mówimy genua i nie w genule, tylko w genui, prawda? A w statui właśnie nie ma tego eł. Ale to są ciekawe rzeczy. Na przykład nazwiska, które kończą się na, powiedzmy, to na Kaszubach one były częste na au, strejlał powiedzmy. No strejlała mówimy i to zupełnie normalne. Ale o kim mówimy? O strejlale niestety, bo nie można nic innego wymyślić. Mamy słowo kakao. Z tym słowem wszyscy się zmagają i nawet w słownikach nie znajdą państwo wyjaśnienia. No bo jak powiemy, w kakao coś pływa? Coraz wszyscy mówią już w kakale. O kakao coś powiemy? No nie, mówią nieodmiennie, guzik tam nieodmiennie, wszyscy odmieniają. Ale ja powiem więcej, jeszcze jest słowo kakałko. I jak je zapiszemy? No i co z tego? No musimy. Nie da rady. Przewiję pana, panie profesorze, kiedyś jako muzyk... Co to znaczy, to inna sprawa. Ja kiedyś jako muzyk wędrowałem po Polsce i w jednym ze śląskich barów mlecznych ktoś zamówił kakao i się rozmyślił i ta pani kasjerka krzyknęła: wstrzymać kakao, klient się waha. Dziękuję, panie profesorze. Nawet dziękuję, no, ale gdyby powiedział wstrzymać ruskie, klient się waha, byłoby to jeszcze zabawniejsze. Cokolwiek wstrzymać Bartek... wahania klienta. Bartek, bajkoczytacz nasz, zadaje pytanie, to jest tam człowiek w kapeluszyku. Ja tylko powiem, że to jest nasz akademicki tutaj w Akademii Sztuk Przepięknych człowiek, który kursuje i czyta bajki i recytuje bajki i uczy recytacji, dykcji młodych różnych tubylców naszych. O, świetnie. Chociaż tu są tubylcy? Państwo to są tubylcami. Tu są, choć nie aborygeni. Nie. Zbyszku, nie trzeba było mówić o dykcji, bo z moją dykcją, jak mówisz, że uczę, a tutaj wychodzi takie... No to słuchamy. Już nie będę męczył pana, choć miałem ochotę innymi fragmentami z pana Tadeusza. Ja jestem studentem... To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ładna figura retoryczna zwana preteritio, która mówi nam coś takiego. Ja już ci nie będę przypominał, że jesteśmy winier 100 zł. Jest też coś takiego, co nie pamiętam jak się nazywa, nie będę mówił, tak, że... i nie no będę właśnie mówił, że... Dokładnie. No proszę mówić to, co pan powie. Tak, nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, jestem studentem dziennikarstwa, interesuje mnie parę rzeczy, ale zapytam o dwie. Aha, parę rzeczy! Znaczy no więcej niż... Tego. No, parę... Tam. Bliżej mikrofonu, Bartek. Dobrze, teraz mnie słychać, zdaje się. O poprawianie chciałem zapytać, czy jest pan zwolennikiem poprawiania w takich codziennych rozmowach? Ktoś powie coś z błędem. Ja mam zwyczaj poprawiania. Niektórzy mi to wypominają, a sam cenię, jeżeli ktoś wypomina mi moje błędy. Czy jest pan zwolennikiem takiego czegoś? To są sprawy drażliwe. Są ludzie wrażliwi, którzy się obrażają i takich nie należy poprawiać. To jasne. Myślę, że to potrafimy, powinniśmy umieć wyczuć. Są tacy, którzy jeżeli są poprawiani, to lubią to nawet, bo to wskazuje, że są uważnie słuchani. Owszem, powinniśmy słuchać innych na tyle uważnie, żeby móc nawet wyłapać ich niestosowności językowe. Powinniśmy. Tak jak ten, kto mówi w trakcie rozmowy, jest zobowiązany wobec swojego rozmówcy do wyrażania się najbardziej jasno, przejrzyście, tak żeby być dobrze zrozumianym, tak ten, kto słucha, powinien rzeczywiście uważnie słuchać. I to są zobowiązania. Słowo daje, że spełnianie tych zobowiązań może dostarczyć nielichej satysfakcji. No ale poprawiać głośno nie zawsze. Ja tutaj trochę bawię się z państwem tym poprawianiem, bo myślę, że taka konwencja państwu akurat nie przeszkadza. I nawet tym, którzy mi zadają pytania. To chyba nie jest nic przykrego, tak zakładam. Ale może się mylę, wtedy przepraszam oczywiście w takim przypadku. Ale to trzeba mieć w indywidualnych kontaktach, trzeba mieć naprawdę wyczucie. A tego się nauczyć trudno. Ja ci muszę, Bartku, powiedzieć, że zdarza mi się taka sytuacja, nieraz zdarzała mi się, że właśnie mówiłem coś, ktoś mnie poprawiał, a chciałem poruszyć drażliwy temat i nagle sobie zdałem sprawę z tego, że skoro on mnie uziemia już w fazie pytania, to jak on potraktuje, poruszę i tym nie tego problem, tematu. Prawda? To ja wolę zniknąć, już machnąć ręką, więc
To trzeba pamiętać, że tu chodzi o przekazanie informacji, a nie o formę. Czasem, jeśli rozmawiamy o języku właśnie, to ten rodzaj analizy powinien nam towarzyszyć. Jest takie stare powiedzenie, wiadomo kto napisał, to tak jak Grydzewski mówił, że ja wiem, że Litwojczyzna moja napisał słowacki, ale zawsze się wolę upewnić. Więc akurat to powiedział Słowacki naprawdę. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. I w tym akurat zdaniu, które mówi o języku, powinien być bardzo precyzyjny. On powinien powiedzieć to, co głowa pomyślała. A on powiedział bzdurę. I gdyby nasze języki mówiły wszystko, co pomyślą nasze głowy, to trzeba by nas było zamykać. Nie dlatego, żebyśmy mówili jakieś groźne rzeczy, tylko w głowie mamy taką kotłowaninę wszystkiego, że jest taka choroba, która polega na tym, że człowiek nie potrafi się opanować, tylko mówi wszystko, co mu do głowy przyjdzie. Nasz język powinien móc powiedzieć wszystko, co pomyśli głowa, ale nie powinien tego mówić bynajmniej. Inna rzecz, że pośród tej kotłowaniny złe myśli też się zdarzają na pewno. No zdarzają się, zdarzają. Bartek, jeszcze jedno? Tak. Drugie pytanie brzmi mniej więcej tak. Ma pan, to znaczy zauważyłem już kilkakrotnie jeszcze na zapleczu, że ma pan zwyczaj takiego złośliwego odpowiadania troszeczkę na formy grzecznościowe. Dlatego o nie chciałem zapytać, że chciałbym zapytać, a pan mówi, no zapytać zawsze można, ale czy odpowiem, czy chciałbym zaprosić, ale nie ale wiem, o co panu chodzi, niech pan zapyta. Nie. Troszkę dobrze, złośliwie. Dobrze. Zapytam, o co panu chodzi. To teraz zapytam tutaj. Tutaj. Żeby... No gdzie indziej pan nie może, niestety. Nie, dlatego chcę... Mogę, akurat mogę na zapleczu, ale chcę przy świadkach. Dobrze. Bo nawet nie tyle zapytać, co zaprosić. Więc nie chciałbym, a zapraszam pana na bajkoczytanie w sobotę. Dziękuję, czuję się zaproszony. Ale, a teraz jest pytanie o te formy grzecznościowe, czyli chciałbym zapytać i panu... Ja nie jestem przeciwko formie chciałbym, ja tylko zwracam uwagę, że dość często te formy grzecznościowe mogą być nieadekwatne, jak na przykład w formie chciałem. Chciałbym akurat nie. Albo czy mógłbym zapytać? Oczywiście. A pan mówi, mógłby pan, niech pan pyta. Oczywiście, to takie pytanie, na przykład, czy ma pan zegarek? Mam. A czy wie pan, która godzina? Wiem. A mógłby mi pan powiedzieć, która godzina? Mógłbym. Tak możemy długo oczywiście, ale w końcu jest pytanie, która godzina, a nie powiem. I jest to w gruncie rzeczy także dopuszczalne od strony logicznej. Ale to wcale nie znaczy, że jestem zwolennikiem zaczepiania ludzi, która godzina? Nie, wcale nie. Trzeba rzeczywiście te formy grzecznościowe stosować i nie mam nic przeciwko temu, a że czasem się im przyjrzymy, kiedy wydają się szczególnie nieprzezroczyste, to w tym także nic złego nie ma. Panie profesorze, jak się mówi, chciałem zapytać, czy chciałem się zapytać? A to zależy, czego pan chciał. No nie, no siebie zapytać na pewno nie. Chciałem się tak, pana zapytać. Mamy takie, to jest często po prostu, chciałem takie, się pana mamy zapytać. Mamy takie formy, patrzeć i patrzeć się. Słuchać i słuchać się, pytać i pytać się. We wszystkich tych przypadkach no, moglibyśmy uznać, że to się jest trochę mniej eleganckie. Wsłuchać się jest bardziej potrzebne, bo słuchać się to znaczy być posłusznym, a słuchać to i być posłusznym i po prostu słuchać, jak my tamtej muzyki. Także słuchamy jej, choć albo słyszymy. Choć nie chcemy. W każdym razie. No ale czy pytam się, ja się ciebie pytam. Właśnie. To się często jest znakiem pewnego rodzaju emocji. Ja się go zapytałem, zamiast ja go zapytałem, czy. I ja uważam, że w potocznym mówieniu to jest dopuszczalne. Uważam, że to coś dodatkowego wyraża. Emocje. Jeśli jest jakaś różnica między jednym i drugim, tak jak patrzeć się, byłoby bardziej uporczywe niż patrzeć po prostu. Jasne. I dlatego ja bym sankcjonował to. Tam za słupkiem stoi dziewczyna w woodstockowej. Chłopak! Nie, przed stoi tam chłopak. Stoją i dziewczyny. Ty jesteś chłopak czy dziewczyna? Przepraszam. To jest chłopak. W cieniu stoisz dziewczyno, wyglądasz jak chłopak odwrotnie. Proszę cię bardzo, mów. Ale tam dziewczyna też stoi gdzieś dalej. Może, z naszym wzrokiem, wie pan, wszystko jest możliwe. Słuchaj, chłopcze, w takim razie za słupem, z woodstockową koszulką na sobie. Tak, ja chcę zadać dwa pytania. Pierwsze z nich jest krótsze, więc od niego zacznę.
Oglądając telewizję bardzo często słyszę powtarzający się przymiotnik merytoryczny, zwłaszcza w ustach polityków. Czy takie nadużywanie go, mówienie ciągle, to jest... Dobrze, a mogę dłużej odpowiedzieć na to pytanie trochę? Tak. Pytano kiedyś jednego, ktoś kiedyś się wyraził, że on ma pewne konkretne zamiary. Zapytano go, jakie pan ma zamiary? No właśnie, powiedziałem, konkretne. No i wszyscy wtedy zrozumieli, że te zamiary są konkretne. Słowo merytoryczne, podobnie jak słowo konkretne, jest dobre. Pokazuje, że ten, kto mówi, mówi merytorycznie. A my mamy taki wbudowany mechanizm w głowie, który nas ostrzega, że czegoś w naszym mówieniu brak. Na przykład wyobraźmy sobie kogoś, kto mówi strasznie długo i czuje, że mówi długo i powinien skrócić i nie wie jak. I mówi wtedy krótko mówiąc i dalej mówi długo. On już coś powiedział krótkiego, może pomyślą, że krótko. Mówi coś i to jest wszystko abstrakcyjne. I chciałby konkretu, ale nie wie jak. I mówi, no więc konkretnie można i dalej ładuje abstrakcję. To konkretnie jest zamiast konkretu. On wcale konkretu nie powie, ale powie konkretnie i czuje, że jest bardziej konkretny. Po prostu powie ktoś i myśli, że już jest proste. Nie, dalej będzie gmatwał, bo wszystko jest skomplikowane i to, co gmatwał, gmatwać będzie nadal, ale powiedział po prostu i wszyscy mówią, aha, proste, poprawili się. I to merytorycznie czasami temu także służy. Ktoś, kto mówi merytorycznie, może uchodzić za kogoś merytorycznego. I dlatego to, że trafia w meritum jeszcze do tego sprawy. Okej. A drugie? Szybciutko. Zwłaszcza poloniści bardzo często narzekają na takie słowa to wszystkie zapożyczenia z języka angielskiego. Tak. A czy to nie jest tak samo z zapożyczeniami z innych języków, które, znaczy te słowa zostały zapożyczane w poprzednich epokach? No, oczywiście. Na przykład ten słynny interlokutor. Czy to nie jest tak samo z tymi słowami nowymi, jak i z tymi starymi? Oczywiście, to trochę inaczej. Jak to głośne wszystko jest strasznie. No niestety testują aparaturę, żeby jutro koncert. No dobrze, będziemy krzyczeli, trudno. Jasne. Albo krzyczeć, bo jedna i druga forma jest poprawna. Co do tych słów obcych. To jest tak, że jak teraz słyszę jakiś galicyzm, czyli zapożyczenie z francuskiego, albo jakiś rusycyzm, nie mówiąc już o jakichś hungaryzmach, czy innych bardziej egzotycznych zapożyczeniach, to się wręcz cieszę, bo to nie jest anglicyzm. I myślę sobie, wreszcie coś nie po angielsku, że inne języki także istnieją. Mamy zapożyczeń rzeczywiście wiele. Dzisiaj zapożyczamy, jeśli nie wyłącznie, to absolutnie głównie z angielskiego. I także tamte słowa są trochę dawniejsze najczęściej. Kłopot jest inny, proszę Państwa. Bez zapożyczeń polszczyzny by nie było. Musimy mieć te zapożyczenia. Ale kłopot jest taki, że nikt nie chce od nas pożyczać niczego. I że nigdzie prawda. Nie ma polonizmów. No może w białoruskim trochę, może w ukraińskim, w litewskim, ale gdzieś na zachodzie nawet takie słowa jak bigos czy pierogi to przecież nie polskie. Bigos to niemieckie jest, jak wiadomo, bajgosem. No i okay. Co my na to poradzimy? Woodstock pierwszy. Mam takie pytanie o dwa stare słowa. O co? Dwa stare słowa. Zaliżdy. I azalisz. Co to za zawsze i azalisz. Zaliżdy. Zaliżdy. Zawsze w gruncie rzeczy mniej więcej. W gruncie rzeczy mniej więcej tyle co zawsze. Zawsze tyle co zawsze i tyle nam wystarczy. Jak będziemy zamiast tego słowa mówili, to nie będzie. A azalisz to jest takie czy, ale wzmocnione. Coś między czy i czyżby. Czyżby często wyraża wątpienie. Czyżby? No i dlatego też to czyżby już nie jest tak neutralnie stosowane. Czy jest bardzo proste. A zaliż właśnie znaczy coś pomiędzy. Wątpię trochę, ale jednak nie jestem nieżyczliwy. Nie podejrzewam kłamstwa. Czyżby? Ale czyżby życzliwe. Czyli takie coś pomiędzy. To dziewczyna. Mam nadzieję, że dobrze widzę w czarnej, woodstockowym t-shircie. Panie profesorze, ja mam pytanie dotyczące odmiany nazw miast. Na przykład Limanowa, Limanowej. Tak. Warszawa, no to Warszawie już. Tak. Jak jest na przykład A Włoszczowa? Właśnie Włoszczowa, Wschowa. Tak, pytano Częstochowa. Częstochowa i Wschowa jak Warszawa. Ale jeśli chodzi o Włoszczową, to mamy wątpliwości.
To był jeden z moich pierwszych programów, 11 lat temu prawie. Zapytał mnie ktoś, czy mówi się Włoszczowy, czy Włoszczowej. Ja odpowiedziałem intuicyjnie, że Włoszczowej. Potem wróciłem do domu, zajrzałem do słownika, Włoszczowy. Więc w następnym programie, przepraszam, źle powiedziałem, mówi się Włoszczowy. Posypały się listy od mieszkańców tego miasta, którzy mówią, nie, dobrze pan powiedział, właśnie Włoszczowej powinniśmy mówić. Teraz, ponieważ Włoszczowa no, była bardzo często, była nazwą miasta często będącego na pierwszych nawet stronach, utarła się wymowa i odmiana Włoszczowy jak Warszawy. Nie wiem, czy to jest zgodne z tradycją, zwłaszcza, która wydaje mi się głosiła coś odmiennego. Pewnie analogia do Częstochowy i Warszawy, które częściej się pojawiają w naszym mówieniu niż właśnie Limanowa chociażby, no, sprawiło, że pewnie ta wymowa będzie, ta odmiana, przepraszam, będzie zwycięższa. Okay. Ale kibicowałem Włoszczowej. Z tyłu czerwony t-shirt z czarnym plecakiem. Kolejne pytanie odnośnie odmiany tym razem. Albo odnośnie do odmiany. Przepraszam bardzo. Odnośnie do odmiany tym razem nazwisk. Jest z tym wiele problemów. Na przykład spotkałem się z różną odmianą, różnymi formami odmiany nazwiska Kozioł. Na przykład Kozioła bądź Kozła. Jak z tym jest naprawdę? Bo wiadomo, że są pewne końcówki nazwisk. Tak, tak. Rozumiem już, o co chodzi. Mam przyjaciela, który się nazywa właśnie Kozieł, a nasza znajomość, no już dość dawna, zaczęła się dość nieprzyjemnie, bo myślałem, że on się nazywa Kozioł i go odmieniłem Kozła. On się nazywa Kozieł i odmienia się Kozieła, także najpierw się nie lubiliśmy trochę, aż się polubiliśmy. No, jeżeli Kozieł, to Kozieła jednak. Ta dawna odmiana, która dawała Kozieł Kozła, ponieważ podstawową formą tego rzeczownika było Kozieł. Może ktoś z Państwa pamięta tę fraszkę Kochanowskiego. Kozieł, kto go znapiwszy do północy, nie mógł do domu trafić o swej mocy, ujrzawszy kogoś, słuchaj, panie młody, pytam cię, nie wiesz ty jakiej gospody? A on, niech cię znam, tedy się dowiewa, jam pry jest kozieł, idźże spać do chlewa. No ale to wtedy akurat tego kozieła można by tak z kozłem pomylić, dzisiaj już nie. Natomiast jeśli ktoś się nazywa Kozioł, no to jednak odmieniałbym go Kozła i Kozłem, ponieważ no, jest taka zasada, że jeżeli nasze nazwisko, czy czyjeś nazwisko jest równobrzmiące, równokształtne z nazwą taką, no, czy czegoś normalnego, a więc nie nazwą własną, pospolitą, no to wtedy odmieniamy zgodnie z tą odmianą nazwy pospolitej. Zapewne pan pamięta, że były takie spory, jak Czesława Niemena nazwisko odmienić. Niemena tak, czy Niemna? Niemna. No, były rzeczywiście dyskusje w końcu, ponieważ ten Niemen, choć dla niektórych jeszcze domowa rzeka. Tak jest. To Niemena. To Niemena jednak. Jednak Niemena, tak, tak. Pomarańczowy t-shirt za słupkiem. Panie profesorze, chciałbym pociągnąć troszeczkę ten temat właśnie o nazwisk, z nazwiskami. Ja mam na nazwisko Kubiec i nie mam zielonego pojęcia, jak go odmieniać. Czy dla kupca, czy dla pana Kubiec? Dla Kubieca wtedy. Dla Kubiec na pewno nie. Aha. Na pewno nie dla Kubiec, to byłoby tylko... Proszę? By tam jest, by jak Bralczyk, tak? By jak Paweł. By jak Paweł, tak? Nie. By, jak no by, Bralczyk. Dobrze usłyszałem. By jak Bawuł. Jak, tak. Jak okay. Bralczyk okay, na przykład. Dobrze, Bralczyk. Więc Kubiec to nie jest dobra forma, tylko, znaczy Kubiec to jest oczywiście dobra, ale nie dla pana Kubiec, tylko dla pana Kubieca albo dla pana Kubca. I to pytanie rzeczywiście, jednak dla Kubca bym powiedział, ponieważ to jest pewnie stare i pewnie polskie słowo. Tak mi się wydaje. Chociaż oczywiście może być jakimś przekształceniem innego obcego. W przypadku obcych słów, na przykład niemieckich, mamy wątpliwości czasem. No mówimy wedla jednak, ale genschera na przykład. Czasem tak, to zależy od tradycji. Przy panu Kubcu jednak mówiłbym do pana Kubca. Okej, okay, biały t-shirt, czarna bandana. Dzień dobry. Ja mam pytanie dotyczące nazw województw. Dlaczego w telewizji słychać w województwie lubuskim, a nie w lubuskim? To niedobrze. Powinno być w województwie lubuskim,
albo w lubuskiem. I wtedy to lubuskie... Dlaczego? Bo lubuskie to także pewien rzeczownik, który wygląda jak przymiotnik, ale określa, jest nazwą regionu. U nas w lubuskiem tak mówią, u nas w łowickiem. I jeśli mówimy o powiecie, to wtedy używamy przymiotnika. Powiat łowicki. I odmieniamy w powiecie łowickim. Ale jeżeli mówimy łowickie, jako, stosujemy to jako nazwę regionu, to łowickie, to wtedy odmieniamy to inaczej, mówimy w łowickiem. I tak, także obie formy są poprawne w zależności od kontekstu. Dziękuję. Ale te pytania stają się coraz bardziej szczegółowe. A, oni załatwiają swoje problemy. No właśnie, czerwone indywidualne. Testy. Może jakieś głębsze trochę rzeczy poruszymy. Słucham. Więc proszę o... Więc proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Proszę o wyjaśnienie środka stylistycznego o nazwie Anakolut. Proszę Państwa, nie wiem, czy to naprawdę Państwa interesują te wszystkie określenia. Proszę, no to też Anakolut no jest pewnego rodzaju wykolejeniem w gruncie rzeczy językowym. Jest pewną niepoprawnością, ale użytą świadomie. Tak jak mamy na przykład oksymorony w postaci, nie wiem, cichy hałas, to mamy także anakoluty, kiedy to coś tam wypadnie na przykład nam z jakiegoś tekstu i staje się to formą no, niezupełnie poprawną, ale możliwą do użycia. Właśnie z zamiarem stylistycznym. Znaczy, interesuje mnie to ze względu na to, że w arkuszach maturalnych jest, raz spotkałem się z wymaganiem, by wykazać obecność anakolutu. Więc jakby... Aha, no tak, to są rzeczy... Ktoś przegiął chyba w ogóle. Przegiął, naprawdę, tak. Okej, uważajcie, ci co stoją, to są nasze ostatnie pytania. Już więcej nie będziemy przyjmowali, gdyż nie będziemy mieli na to czasu. Proszę bardzo, w skórce pan Kowiec. Witam. Pytanie szerokie. Chciałbym się zapytać o naszą masową, kulturę i masowy język. Wszystko w naszym języku teraz jest super i wspaniałe. Często też używamy wulgaryzmów, żeby użyć bardzo emocjonalnych, uemocjonalnić nasze zdania. A teraz już brakuje emocji w tym upospoliceniu. Tak, dotknął pan jednej z ważniejszych spraw. Otóż istotnie w tej chwili w naszym mówieniu publicznym chcemy być bardzo wyraziści. Zauważą tylko tych, którzy są mocno na przykład agresywni albo stosują sformułowania już na najwyższym poziomie emocjonalności. No i to się zużywa w ten sposób. Słowa, które kiedyś oznaczały coś powściągliwie, ale trafnie, w tej chwili stają się no, zaniechane. Nikt nie powie, że coś jest dobre, ładne, piękne, tylko już jest super, hiper, ekstra, mega. Ja już spotkałem potrójne, bo super, hiper to już dawno było, ale super, hiper, mega też się już pojawia. No i to ten język, trochę język sukcesu, język reklamy wpływa na nasze także postrzeganie świata. I jeżeli wszystko będzie fascynujące, ekscytujące, no to będzie bardzo trudno żyć w takim świecie. Zapytano mnie nie tak dawno, co pana fascynuje. Nic mnie nie fascynuje, parę rzeczy mnie interesuje. Rozmawiałem z jednym młodym człowiekiem, mówi, proszę pana, ja mam 6 pasji, powiedział. 6 pasji! Ja nie mam żadnej, mam trochę zainteresowań. On potem zaczął wyliczać i mówi, no 5 wyliczę, mówi, mam też 6 pasji, ale zapomniałem. No... I to mnie trochę ucieszyło, no bo rzeczywiście, jeżeli to jest taka pasja, którą się... Ale już nie można powiedzieć zainteresowanie, trzeba powiedzieć pasja. Trzeba powiedzieć coś tak, żeby rzeczywiście wszyscy już pomyśleli, że to jest na najwyższym. Ekscytujący, fascynujący fakty, które nas dziwią, są od razu porażające. No. Okej. Dziękuję za słupem czarny t-shirt z wielbłądami czy z czymś? Nie, to są akurat... Para ludzi, którzy grają na gitarach. Przypominają wielbłąda z daleka. Dzień dobry, panie profesorze. Ja mam do pana trzy pytania. Pierwsze, nawiązując kolejny raz do odmiany nazw miejscowości. Przyjechałem z miejscowości Kołobrzeg, bądź też inaczej przyjechałem z Kołobrzegu. A ja właśnie jadę do Kołobrzegu. O!
to już wiadomo. To miła niespodzianka. Przyjechałem z Kołobrzegu i bardzo wielu turystów, którzy... Ale do Tarnobrzega, prawda? Tak właśnie. No właśnie. W Kołobrzegu nie byli, odmieniają właśnie, że... Kołobrzega. Kołobrzega. I mam pytanie... No skąd, już teraz wiem. A drugie pytanie? Drugie pytanie to jest... Bardzo dużo ludzi mówi na pojazdy motorowe, jednośladowe, typu motocykl i motorower, po prostu motor. I czy jest to poprawna forma? U mnie na wsi tak się mówiło też. Nawet motor się mówiło na to jeszcze. Ale motor, a niech mówią. Tak, okay. Tyle, że to można prowadzić... No można oczywiście, ale to najczęściej jest kontekst wyjaśnia, o co chodzi. Mm-hmm. Jedzie na motorze, prawda? Jedzie ktoś tam na motorze. No, w moim idiolekcie, w moim sposobie mówienia to jest zupełnie naturalne. Chociaż na motorower, czy bym powiedział motor? Nie, motor to był tylko motocykl. Tak, oczywiście. A motorower to co innego. Okej. Okay. I trzecie pytanie. W języku polskim z tego, na tyle na ile się orientuję, akcent jest na drugą sylabę od końca, prawda? No przeważnie. A pan profesor w którymś momencie odpowiadania na pytanie wcześniej w swojej wypowiedzi użył akcentu na trzecią sylabę od końca. Czy to też jest a jakie to słowo było? Analizować. Analizować. Analizę. Analizować. Nie mogłem powiedzieć analizować, bo to byłoby niezwykle dziwne. Ale mogłem powiedzieć analiza zamiast analiza. Tak. Tak. I to są oboczne wymowy. Obie są poprawne. Aha, dziękuję. Bardzo pani proszę. W turkusie. Dzień dobry. Chciałabym się dowiedzieć, z czego wynika stosowanie czasownika chodzić w odniesieniu do związków. Że na przykład chodzi się z kimś, później się dochodzi, a w konsekwencji zachodzi. No kiedyś, wie pani, był ten związek naturalniejszy. I o to chodzi. Chodzili po prostu. Chodzi o to, że trzeba było trochę pochodzić. Ale najpierw. Uzasadnienie historyczne? No spacery były formą kontaktu. Ja chodziłem z dziewczyną, naprawdę. Dziękuję. Okej, proszę. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Mam na imię Michał, jestem z Katowic. Chciałbym prosić o rozwianie pewnej wątpliwości i o odpowiedź na pytanie. Pierwsza będzie wątpliwość. Czysto hipotetyczna sytuacja. Jesteśmy na zawodach, zajęliśmy pierwsze miejsce, byliśmy pierwsi. A potem piąci i szóści. Nie, i właśnie mam pytanie. Zajęliśmy ósme miejsce, którzy byliśmy? No, pewnie ośmi, ale już tak nie mówimy na pewno. Zajęliśmy ósme miejsce. Nie wszystko da się wyrównać. Bo to jest tak. Pierwsi normalnie, drudzy normalnie, trzeci niby normalnie, ale to jest ta sama forma, co w liczbie pojedynczej. A czwarci już jest dziwne. Tak, a teraz pytanie. Czy nie uważa pan profesor, że w niektórych regionach w Polsce, równolegle z językiem polskim, powinno się wprowadzić zajęcia z gwary regionalnej? Ponieważ coraz częściej można zauważyć, że młodzi ludzie, na przykład w moim wieku, już nie rozumieją tego, co mówią do nich starsi, w ogóle nie znają gwary regionu, w którym mieszkają. To jest problem trochę szerszy, bo nie wiadomo, w których tak, a w których nie, jaki typ odrębności powinien być. Czy no, kaszubski to jest język, to oczywiste, ale czy śląski, czy małopolski, wielkopolski i tak dalej, i tak dalej. Otóż wydaje się, w moim przekonaniu, gdybym ja miał o tym decydować, to byłbym za tym, żeby owszem, były tego rodzaju zajęcia, ale nie od pierwszej klasy na równi z językiem polskim, ale właśnie w późniejszych klasach, na zajęciach, które miałyby w sobie coś, no nie wiem, z regionalistyki, z kulturoznawstwa, czyli żeby ta kultura tego regionu ocalała, zwłaszcza jeśli chodzi o nie o gwarowe formy gramatyczne czy wymowę jakichś tam słów, ale raczej o nazwy, które zostają w danym regionie, które coś znaczą. Owszem, może w gimnazjum. Dziękuję. Okej. I ostatnie pytanie od człowieka z Zasłupka w cieniu. Tak, ja mam takie pytanie odnośnie złodzieja. Jak powstało to słowo? Złodziej. No ten, który dzieje, zło. Czyli robi zło. Tak. Robi zło. Tak, jak dobrodziej, ten, który czyni dobro. Rozumiem. Odnośnie takiej sprawy, przekleństwo. Moi koledzy na przykład dużo przeklinają i ja zwracam na to uwagę. I oni mówią, że dlaczego uważasz, że to jest przekleństwo? Równie dobrze można by powiedzieć, że czajnik to też jest przekleństwo. No, można by. Można by, ale dlaczego jest to uznane? Wiesz, mówi się czasami, palnę cię w czajnik w końcu.
Przykładowo. Ty czajniku. Tak. Mówi się. Nie, ale myślę, że te słowa są uznane za przekleństwa. Na ten temat trzeba by powiedzieć trochę dłużej i tu opowiem ogólnie tylko. Najczęściej w różnych językach przekleństwa czy też wulgaryzmy łączą się, bo to w ścisłym sensie przekleństwo to jest tylko przeklinam cię i tam obyś coś tam zrobił, no ale niech będzie. W tym potocznym rozumieniu przekleństwo. Gdzieniegdzie, na przykład w Skandynawii, łączy się to ze sprawami ducha. Tam są diabły, piekło, różne rzeczy. U nas kiedyś było też kroćset i jakieś inne sprawy. Niech cię piekło pochłonie. Na przykład, właśnie. W Niemczech dość często łączy się to na przykład, nie wiem, z wydalaniem po części. U nas z seksem. I są takie kraje, gdzie w wyniku pewnych kulturowych akurat unormowań te sfery seksualne, które najpierw są tabu, bo o tym nie wypada mówić, potem stają się te nazwy, stają się z tego względu nieprzyzwoite. Można by powiedzieć, że tabu językowe z jednej strony dotyczy rzeczy, które są bardzo wysoko, bo o Panu Bogu nie wolno i o świętościach, i z drugiej strony nisko, czyli nie wypada, nie można. A więc także związane z wydalaniem i z sferą płciową. No i tak to bywa. W różnych językach to jest różnie. No, u nas akurat zauważy Pan zapewne, że większość tych przekleństw, czy jak to dzisiaj mówimy, czy wulgaryzmów, ma takie właśnie odniesienie. Tak, rozumiem. Jeszcze ostatnie odnośnie, takie w sumie banalne. Odnośnie mieszkaniec Pekinu. Czy to może być Pekińczyk, mimo że to jest po prostu rasa psa? No może być Pekińczyk i Pekinka, ale właśnie dlatego, że są te psy, no to się częściej mówi o nich jako o mieszkańcach Pekinu. Tak jak można po niemiecku nazwać mieszkańca Hamburga hamburgerem, a Berlina berlinerem, ale wiemy, że to są akurat kotlety i pączki i tak się nie powinno mówić. Kiedy Kennedy, będąc w Berlinie, powiedział ich bin Berliner, no to go wyśmiano od razu, bo wiedziano, że Berliner to jest właśnie nazwa specjalnego rodzaju ciastka. No i tyle. Także czasem wypada, czasem nie wypada, a z Pekińczykiem bym uważał. Chociaż Pekińczycy może nie wiedzą, że psy u nas się tak nazywają. Dziękuję. Moi drodzy, profesor Jerzy Wralczyk był naszym gościem. Pomogę wstać, bo te fotele nie są wygodne. Byłem Państwa gościem. Coś Wam powiem. Jako muzyk, który jest członkiem Stowarzyszenia ZAIX, wiem, że mamy teraz taki problem. W Unii Europejskiej toczą się debaty na temat ochrony prawa autorskiego i język polski zaczyna być określany jako język zanikający. A więc język, który przede wszystkim na pewno nie ma ekspansji żadnej, nie wychodzi poza granice swojego regionu. Natomiast może się zdarzyć, że się na własnym terytorium będzie kurczył. To spotkanie, mówmy po polsku. Tak, to spotkanie chyba zapobiegnie, albo przynajmniej częściowo powstrzyma ten proceder, panie profesorze. To jest nieśmiertelnik dla wszystkich naszych wykładowców, pamiątka, żeby się pan nigdy nie zgubił i żeby pan zawsze pamiętał, że jesteśmy panu dozgonnie wdzięczni. Moi drodzy, profesor Jerzy Wralczyk. Przyjemny nieśmiertelnik. Thank you.